jesteśmy w kolejnym ogrodzie dzisiaj. Piękne słońce, pięknie ptaki śpiewają. Także aż chce się pracować. Słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić? Będziemy likwidować te zimowe zdobienia, które się troszeczkę rozwaliły, ale nawet, że nie jest tak najgorzej. Jestem ciekawa, czy tulipany już tutaj, są tulipany posadzone, więc jestem ciekawa, czy już gdzieś je widać. Tutaj na ogniku biedne się owoce zasuszyły, ptaki nie zjadły, więc pewnie będę je tam obczyszczać. Słuchajcie, tutaj planuję przyciąć berberysa, to jest Berberis Admiration, chcę go troszeczkę odmłodzić. Będę też dosyć mocno planuję przyciąć tawuły, tu mamy tawułę i tam mamy tawułę. Tu mamy krzewuszkę Weigele Florida w odmianie Atropurpurea. Ale widzę, że ona jest w całkiem niezłym stanie. Chyba nie będę nic z nią robić. Zresztą podejrzewam, że plany planami, a i tak myślę, że nie wszystko nam się uda zrobić. Słuchajcie, tak wygląda... Tak wygląda trzmielina. To jest ta odmiana Kevensis. Troszkę widzę, że musiało tu być zimno, ponieważ zobaczcie, ogołociła się prawie całkowicie. Tu gdzieś mniej więcej ma listki. Mam nadzieję, że wszystko odrośnie pięknie nam. Natomiast już widać, że faktycznie wychodzą nam narcyzy. Tutaj posadziłam te narcyzy miniaturowe, prześlicznie kwitnące. Tutaj one się naprawdę nam sprawdzają. Zobaczcie, tutaj jest ich już całe zatrzęsienie. Także będzie prześlicznie już niebawem. Idziemy dalej, patrzymy, co tam trzeba. Oczywiście też te zimowe okrywy, wszystko będziemy ściągać. Tutaj mamy tą leptinellę. Widzę, że całkiem nieźle się nam zachowała, bardzo fajnie. Widzę, że jest żywa, więc cieszę się, jestem zadowolona. Więc jest spoko. To wam z bliska pokażę, zobaczcie. Bardzo fajnie wygląda. Mało czekoladowa jest, ale myślę, że jeszcze będzie miała szansę, żeby się wybarwić. O, to coś mi tu chyba buszowało. Zobaczcie, przykryta leptinella. Nie wiem, czy jakieś już żerujące zwierzątko nie chciało nam tutaj wyjść. Wszystko będę sprawdzać. O, jest dziura. To pewnie tak. Coś nam tu buszowało. Dobra, wszystko będziemy... O, kurczę. No, coś tu nam chciało. Chyba, że to kot. To też jest możliwe. Trochę kiepsko wygląda dymianek po zimie, ale on o tej porze roku zawsze tak wygląda, bo ten piękny dywan zielony z powrotem jest. Tutaj posadziłam dwa lata temu, tak, nie w poprzednim sezonie, tylko jeszcze wcześniejszym, miniaturowego tulipana o kwiatach białych. Tutaj mamy też tawuły, też będziemy je przycinać. Tutaj też jest berberys. Ale tutaj jest część, chyba część jest, nie, purpurowego, miniatura purpurowego i jeszcze tiny gold jest. Więc też wszystko będziemy przycinać, wszystko będziemy odsłaniać. Murawki tak samo, zobaczcie. Tu już jak się trzymają te, widać, że tutaj było troszkę cieplej, ponieważ część liści się tylko przebarwiła. To jest azalia japońska. Azalie japońskie są krzewami półzimozielonymi, czyli wtedy, kiedy jest ostra zima, no to część liści właśnie przebarwia się w ten sposób, zostaje zarzucona, część nie. Przy bardzo ostrych zimach dosyć dużo jest tych przebarwień. Zobaczymy, jak się właśnie mają żurawki. Pewnie trzeba je będzie obczyścić znowu solidnie. Wchodzę wam w kadr. Cześć. O, jest, jest. Zobaczcie, jak przepięknie kwitnie. Przepięknie kwitnie oczar. Ślicznie jest tutaj obsypany. Czekajcie, żeby wam tu... O, zobaczcie. Jak to przepięknie wygląda. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli się nie mylę, to jest odmiana Danika. Dobrze pamiętam odmianę, albo... Nie, coś pomiachałam z tymi odmianami, ale to jeszcze posprawdzam. Nie wiem, co tu się działo, że zobaczcie, są w ogóle połamane gałązki. No nic, będę rozmawiać, co to się wydarzyło. Co
Coś tu musiało spaść chyba, takiego strasznego. Tutaj mamy ciemiernika. Zobaczcie, coś tu pomału wychodzą już. Powinien kwitnąć, nie wiem czemu jeszcze nie kwitnie. Już powinien, właściwie liście powinny być takie już niefajne, a już powinien się zabierać do kwitnienia. O, tu już piękne pierwsze krokusiki. Zobaczcie, piękne krokusiki pierwsze w tym roku, jakie widzę. Śliczne. Jeszcze chciałabym przyciąć te barbarysy. Nie wiem, czy zdążymy. Tutaj mamy żółtą odmianę kolumnową, a tu jest normalny purpurowy barbarys. Zobaczymy. Ach, tu jeszcze planowałam, ale to muszę rzeczywiście w jakiś jeden dzień przyjechać taki, ponieważ co roku odmładzam. To są bardzo stare, około 20-25-letnie może nawet modrzewie. Z racji niewielkich rozmiarów ogrodu staramy się tutaj je prowadzić coś na kształt a la kulki. I właśnie co roku staram się wycinać fragment jakichś takich najstarszych pędów. No zobaczymy, jak to pójdzie w tym roku. Dzisiaj podejrzewam, że nie ma szans, żebym to zdążyła, ale musimy się pospieszyć, zanim on nam ruszy. Ponieważ z tego, co widzę, pąki są już całkiem niezłe i mogą lada moment puszczać. Zobaczcie, tutaj mamy już przygotowane też do kwitnienia piękne pąki. Także super, cieszę się bardzo. Także co, słuchajcie, odkrywamy. Coś tu się działo, zobaczcie, połamane wszystko, gałąź wypadła. Ale nic, będziemy naprawiać wszystko pomalutku, spokojnie. Te stany już gotowe do kwitnienia. Super. Cieszę się. Wreszcie wiosna. Moja ulubiona pora roku. Zobaczcie, tutaj ewidentnie mamy tą pośniegową. Oj, wyleciało mi z głowy. Ale właśnie taki udeptany trawnik po śniegu. Czyli to oznacza, że dosyć długo tutaj musiał ten śnieg. Zresztą nawet widać jeszcze, słuchajcie, tam są reszteczki tego śniegu. Dosyć dużo tutaj musiał leżeć. No widzicie, wypadło mi, jak się to nazywa. No więc myślę, że wam dopiszę na filmiku. No i co? No i znowu, zobaczcie, mega, mega dużo cięcia. Niesamowite jest to, że właśnie od kilku lat na tyle ciepłe są te zimy, że zobaczcie, budleja Dawida ma zielone listki. Pamiętam, przez pierwsze kilka lat tutaj w ogóle była łysa, a teraz gdzieś tam się zieleni, więc nie jest tak źle. Te ostatnie mrozy nie dały się tak we znaki. No to co, słuchajcie, zabieramy się do pracy. Oczywiście przejdę i wam pokażę wszystko, co i jak po skończeniu. Także do zobaczenia w następnym wejściu. Tutaj chciałam wam pokazać trzmielinę oskrzydloną, jak ona wygląda. Ma, jak dla mnie, prześliczny układ gałęzi, więc stanowi taki dosyć ciekawy walor. Myślę, że warto też zwracać uwagę na te zimowe, na ten zimowy wygląd roślin. Najmłodsze przyrosty są takie zielonkawe i to widać. Pąki są zaróżowione. Natomiast zobaczcie, to co jest fajne, to tutaj mamy takie korkowe listwy wzdłuż pędu. Im starszy pęd, ale nie taki najstarszy, bo te najstarsze pędy mają takie białe ślady. Natomiast takie starsze gałęzie właśnie mają takie większe, te korkowe listwy. Także wygląda to bardzo ładnie i efektownie. Idziemy dalej. Jeszcze troszkę nam zostało pracy, jeszcze nie wszystko zrobione, ale już ta najważniejsza część. Najbardziej mi zależało na przecięciu tawu, ponieważ one bardzo szybko ruszają wiosną, więc gdybyśmy się spóźnili, to już byśmy ich tak mocno w tym roku nie przycięli. Tutaj też przycięłam barbarysy. Tawuły bardzo, bardzo mocno, jak widzicie, ścięte, także nie bójcie się ciąć. Tutaj
przeczyszczone pięknie żurawki, już gotowe do startu. No i słuchajcie, będziemy działać następnym razem. Jeszcze nam te wyrysy zostały do przycięcia. Tutaj zagrabiony został częściowo trawnik. Przypomniało mi się, to się nazywa pleśń śniegowa i rzeczywiście widać te ślady, więc będziemy coś działać w tym temacie. Jeszcze troszkę za wcześnie na opryski, bo jest zimno, ale już myślę, że niebawem wspomożemy trawnik. Wejdzie też nawożenie, pewnie wertykulacja, także go troszkę wspomożemy. No i gotowe. Delikatnie przycięłam budleje. Tutaj mamy budleje Dawida. Usunęłam takie dwa najstarsze pędy. Właściwie to jeden taki najstarszy, drugi przycięłam. Także jest już wszystko gotowe. To jest jałowiec Blue Star. Gdybyście chcieli wiedzieć, to jest, jeśli się nie mylę, 5 roślin. Także stanowi to taki większą taką plamę kolorystyczną. Bardzo fajnie się tutaj rozrasta, bardzo fajnie się tu zachowuje, także ja bardzo polecam. No i co, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Serdecznie Wam pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Hej, pa, pa. A tu jeszcze Wam od razu się, tak, bo mój mąż mnie prosił, żeby go pochwalić, że powiesił tutaj budkę dla nietoperzy. Więc zobaczymy, czy się tam tutaj faktycznie zamieszkają i... No i zobaczymy. Liczymy na to, że będzie mniej komarów wtedy na ogrodzie. Zobaczymy. Czas pokaże. No to co? Do zobaczenia jeszcze raz. Widzimy się w następnym odcinku. Hej, pa, pa!